Przygotowanie nasion do siewu moczenie W poprzednich częściach mówiłam o tym, jak bardzo ważne jest przygotowanie nasion do siewu i że jest to jeden z najważniejszych czynników w uprawie silnych i zdrowych roślin. Dzisiaj pomówimy sobie o moczeniu nasion. Początkujący ogrodnicy z reguły zadają sobie pytania, czy należy nasiona moczyć przed siewem. Oczywiste jest, że można siać na sucho. Ale jeżeli wcześniej je namoczymy, możemy spodziewać się sadzone kilka dni wcześniej, co minimalizuje ryzyko obumarcia nasion w ziemi. Ta metoda jest bardzo skuteczna wczesną wiosną, kiedy jest zimno. Ponadto możliwe jest namoczenie z rzadkimi wyjątkami wszystkich nasion. Efekt jest szczególnie zauważalny w przypadku nasion, które kiełkują przez długi czas. Nasion roślin ciepłolubnych, zielonych dużych nasion, nasion wymagających dużej ilości wilgoci podczas kiełkowania, np. rośliny strączkowe, cebule. Nie jest konieczne namaczanie szybko rosnących nasion, a także bardzo małych, jeżeli robimy siew zimowy. Istnieją dwa główne sposoby moczenia nasion. Pierwszy z nich Nasiona roślin o normalnym kiełkowaniu moczymy przez 24 godziny w ciepłej wodzie 25 do 30 stopni Celsjusza, następnie suszymy i natychmiast wysiewamy. Nasiona o grubej łupinie lub słabo kiełkujące moczymy przez dłuższy okres, do kilku dni, aż do momentu spuchnięcia okrywy nasiennej. Wodę należy wymieniać przynajmniej co 4-6 godzin, następnie nasiona zaprawiamy i możemy je wysiewać. Czas moczenia nasion: rośliny z rodzin kapustnych, dyniowatych i strączkowych od 12 do 20 godzin, komosa ryżowa, pomidory i astry od 24 do 40 godzin, cebula, Kasza gryczana, seler od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu godzin.